Telewizja Polsat i twórcy programu Twoja twarz brzmi znajomo poinformowali, że z audycją rozstaje się Robert Janowski, który był jurorem TTBZ. Nie jest to raczej dla nikogo zaskoczeniem, bo o odejściu Roberta Janowskiego mówiło się od czasu, gdy zmieniły się władze TVP, które chętnie widziałyby Janowskiego po latach w Jaka to melodia? Spis treści, Robert Janowski nową, starą twarzą TVP, historia programu, Jaka to melodia? Robert Janowski nową, starą twarzą TVP, stało się to, o czym plotkowano od kilku miesięcy. Robert Janowski rozstaje się z programem, Twoja twarz brzmi znajomo. Na oficjalnym fanpage audycji w mediach społecznościowych czytamy. Po czwartej edycjach Robert Janowski żegna się z rolą jurora i z programem Typ z błyszcząca gwiazda maski teatralne. Dziękujemy Ci za ten wspaniały czas i trzymamy kciuki za dalszą drogę, obejmujące się osoby. Sam Robert Janowski dodał, dziękuję za tę wspaniałą artystyczną podróż. Dziękuję za ludzi, których poznałem przy produkcji programu. Ale słowo, ludzi, jest tu kluczowe, bo to ludzie stanowią sens każdego działania. To były ważne relacje w moim życiu. Będę tęsknił za waszym profesjonalizmem, uczynnością i empatią. Dobrze się wyśpijcie przed następną edycją Twarz ze łzami radości. Życzę wam wielu sukcesów i satysfakcji. Sobie też napięty biceps, karnacja średnio jasna, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już niedługo Roberta Janowskiego zobaczymy w... telewizji polskiej. Ma tam wrócić po latach, oczywiście znowu jako prowadzący program, Jaka to melodia? Historia programu, Jaka to melodia? Jaka to melodia? To polski teleturniej muzyczny, oparty na amerykańskim formacie Name That Tune, który był emitowany na antenie TVP1 od 4 września 1997 roku. Nieoficjalnie pierwszym prowadzącym program był Jacek Borkowski, który nagrał kilkanaście odcinków, które jednak ostatecznie nie zostały wyemitowane. Rafał Rykowski, twórca telegry Piraci, także otrzymał ofertę prowadzenia teleturnieju, ale odrzucił propozycję, ponieważ nie czuł się kompetentny do prowadzenia programu muzycznego. Od początku emisji we wrześniu 1997 roku aż do czerwca 2018 roku gospodarzem teleturnieju był Robert Janowski. W kwietniu 2001 roku Jacek Borkowski zastąpił Janowskiego na 6 odcinków. Latem 2018 roku, w związku ze zmianą producenta programu oraz planowanym odświeżeniem jego formuły, Robert Janowski został usunięty z funkcji prowadzącego. Jego rolę przejął Norbert, Norbi, Dudziuk. W lipcu 2019 roku Telewizja Polska ogłosiła, że od 7 września 2019 roku gospodarzem teleturnieju będzie Rafał Brzozowski, który wcześniej prowadził program Koło Fortuny. Nowym prowadzącym Koło Fortuny został Norbi. Media spekulowały o możliwym angażu Brzozowskiego jeszcze przed odejściem Janowskiego.